Wielkich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Jeszcze po skoku myśmy się łudzili, że może lucky loser, może coś takiego, no ale znowu niestety system KO nieudany dla Ciebie. No niestety nie, no drugi raz przepadłem w pierwszej serii, więc no nie dosyć jest niestety duży. Powiedz, jakie wnioski po tej niemieckiej części, czego się dowiedziałeś, czy ta dyspozycja jest gorsza niż zakładałeś po Mistrzostwach Polski, czy raczej sądziłeś, że to będzie taki pułap? Znaczy myślę, że dyspozycja jest w dalszym ciągu stabilna, no są to niestety skoki na tym przełamanie trzeciej i czwartej dziesiątki, więc myślę, że forma jest stabilna, niestety na niezbyt wysokim poziomie. Jak atmosfera w grupie dzisiaj? No jak myślisz? No pytam szczerze. No nie najlepsze, no wiadomo, no nie ma za bardzo powodów do radości, no fajnie, że Kuba też w końcu dziś wskoczył do drugiej serii. Niestety przegonił mnie w klasyfikacji generalnej Puchary Świata. Nie no, cóż, no cieszymy się z małych tych sukcesów Piotka i Kuby, no ale wiemy, że przed nami jeszcze dużo pracy, żeby wejść na ten poziom, na którym chcemy być. Wiesz, półgłówkiem nie jestem, domyślam się, że raczej nie jest kolorowo, ale pytam bardziej dlatego, czy to się udziela każdemu z Was, czy raczej, tak jak się mówi, skoki to sport indywidualny i każdy sobie? Znaczy no, skoki to sport indywidualny, ale jesteśmy tu drużyną, my trenujemy razem, siedzimy w tej szatni razem. No i tak jeden na drugiego na pewno też wpływa, no. Niestety, no jak nie ma nikogo, który tam skacze z radości ani nic, no to ciężko później o dobrą atmosferę w całej grupie. Wy zerkacie na noty sędziowskie jako skoczkowie po zawodach? No zerkaliśmy dziś szczególnie na jednego Markusa i Zembiśleda. No trochę przesada to była, no nie da się ukryć, no ale cóż, no co my mamy do powiedzenia? No wy macie właśnie dużo, dlatego pytam, bo dopóki skoczkowie się jakby no godzą na to, to tak chyba zawsze będzie. No godne, no a co mamy zrobić? No jedziemy na nich. No jedziemy, no. Jedziemy? No. Nie no, nie wiem, no podobno jakiś ten system wary ten, nie? Testowali. Więc może się coś zmieni, nie wiem czy to teraz jest, czy nie. Nie mam pojęcia, ale no takie oceny to trzeba się już postarać w Sylwestra wieczorem, żeby na Nowy Rok w takiej formie przyjść. No dokładnie, no. No ci co oglądali to widzieli pewnie, no i pewnie, że wszyscy mają to samo zdanie.